Dzień dobry. Czas pobiegać, ale bez aparatu. I bieganie zakończone. Dzisiaj z Mirkiem Szymczakiem. Pozdrawiam, Mirek. Miałem też niefortunne zdarzenie. Tak to, więc zaczynamy niedzielę. Wczoraj wieczorem byłem na Chińczyku. Cheat day. I spotkałem tam Bartka. Bartka, który mnie ogląda. I pytał mnie o to, jak zrobić ten krok w życiu, jak zaryzykować, jak zmienić pracę. No i ja mu powiedziałem coś, czego chyba się nie spodziewał, żeby nie ryzykować. Na ryzyko przyjdzie czas, zaczynać od ryzyka, ja bym tak nie robił. I już tłumaczę. Przerwa na reklamę. Byłem właśnie w Organic Cafe, które się mieści tam. Kurczę, super miejsce. Przenoszę tam wszystkie swoje spotkania do Organic Cafe. Pyszna kawa. Pozwól, że posłużę się swoim Instagramem, bo mam Instagrama, moi drodzy, od 7 lipca 2011 roku, 7 lat. Wtedy, gdy jeszcze pracowałem w Generali, to już było po mojej zmianie, po czytaniu książki 4-Hour Workweek, ale żeby pokazać to, gdzie jestem, a gdzie byłem, mój pierwszy wpis, ilość lajków, 1. Mój drugi wpis, ilość lajków, 3. Trzeci, 0. Czwarty, 0. Gdy zaczynałem, nikt mnie nie znał, oprócz paru moich znajomych, których miałem, nadal mam. Natomiast takie ciekawe spostrzeżenie. Tu dla przykładu z Iwoną Karwowską nagrywaliśmy wideo, audio do projektu Soul 69 Things 20 lipca 2011 roku. Ale do rzeczy. W okolicach roku 2012 otworzyłem bloga IT Certification Master. I moim wielkim celem było stać się biznesmenem. Zacząć robić biznes z bloga, reklamy, inne rzeczy. Nawet jak ktoś dobrze spojrzy, to widać tu reklamę. I postanowiłem rzucić pracę w Generali, sprzedać wszystkie rzeczy, które miałem, postawić wszystko na jedną kartę i wyjechać do Włoch, pisząc swojego bloga. To ja, Jezioro Garda, Włochy, w drodze do naszego miejsca zamieszkania. Pojechaliśmy do Arcidosa, dokładnie do Zancony, którą planujemy odwiedzić między majem a czerwcem, żeby trochę pospominać. I tak wyglądało głównie moje stanowisko pracy, ponieważ nie było internetu w miejscu, gdzie spaliśmy, więc korzystałem z piwnicy moich znajomych, gdzie mieli internet i siedziałem w piwnicy. No też się planowałem, na komputerze pracowałem. Ilość lajków? 0. Ciągle. Nie znałem nikogo. Blog ewoluował. Czasami jak nie było znajomych, to jeździłem po mieście, szukałem otwartego internetu i pracowałem z samochodu, tak jak tutaj. A to chyba jedna z nielicznych zdjęć zrobionych przy wejściu do naszego domu, który wynajmowaliśmy w Zankonie koło Arcidosa. Ale dlaczego ci o tym mówię? Bo wtedy byłem bardzo początkujący. Postanowiłem zaryzykować wszystko i zacząć robić. Nawet tutaj jest już po powrocie do Polski mój tajny plan zrobienia mega startupu, który wypali. 0 lajków i też nie wypalił. I mówię ci o tym dlatego, że przeprowadziliśmy się wtedy z rodziną do Suwałk, a ja próbowałem tam zrobić biznes, gdzie każdego miesiąca pieniądze schodziły z konta i nie pojawiały się nowe w takiej ilości, jak ich powinny. I to był głupi pomysł, ponieważ emocjonalnie czułem się źle, były płacze, były trudne sytuacje, po prostu no, nie był to lekki czas. I dopiero parę lat później zacząłem, pracując dalej na etacie, budować community wokół siebie. Człowieka, który... Tutaj już były 2 lajki, sorry, 3. Człowieka, który zna się troszeczkę na pewnym aspekcie miejsca, w którym chce być. Powolne budowanie w wolnych chwilach, wieczorami, w weekendy, w wolnym czasie, kawałka społeczności, kawałka przyszłego biznesu i duża ilość uczenia się, zdobywania wiedzy, zdobywania praktyki. I pojawili się pierwsi klienci. Pojawił się blog 3 poziomy i najniższa waga w moim życiu od czasu ślubu 87,6 kg. Społeczność dalej rosła, moje zasięgi dalej rosły, już 17 lajków. Lajki nie są żadnym wyznacznikiem, tylko tak o tym mówię. I dopiero tutaj, 8 lutego 2017 roku, mimo że już miałem zasięgi, miałem klientów, byłem uznawany w branży,
Dopiero 8 lutego 2017 roku otworzyłem Patronite'a i sam wtedy sobie powiedziałem, że jeżeli nazbieram 3000 zł miesięcznie, to rzucam wszystko i otwieram własny biznes. I tak też zrobiłem. Po zebraniu odpowiedniej kwoty rzuciłem pracę, otworzyłem własny biznes. I dopiero teraz, gdy mam już odpowiednie zasięgi, mój biznes fajnie działa, próbuję też jeszcze innych rzeczy, które kiedyś mi leżały w głowie. Natomiast to, co jest ważne, nie robię takich olbrzymich zmian. Nagle wszystko zamykam, otwieram nowe i też nikomu tego nie polecam. To jest bardzo trudne psychicznie, bardzo trudne do zniesienia i wytrzymania, gdy nagle tak odcinamy się od czegoś, zaczynamy robić coś nowego, nie mając poduszki finansowej, nie mając cash flow i tak dalej. Trzeba to najpierw zbudować. A to, co ja zachęcam, mając te wszystkie rzeczy jak YouTube, software do tworzenia kursów online, strony do meetupów, możliwości szukania ofert freelancerskich, robienia ich po godzinach czy w niedzielę, i tak dalej, żeby po prostu zacząć to robić. Zacząć to robić w wolnej chwili, poświęcić godzinę dziennie, 2 godziny dziennie i powiedzieć sobie pułap. Na przykład, tak jak ja będę mieć poduszkę finansową o kwocie X, kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy złotych i dodatkowo co miesiąc z mojej pracy przez ostatnie 3 miesiące będzie wpływało 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł, 10 tysięcy złotych, każdy ma inną kwotę. Natomiast stawiając sobie taki warunek, jesteśmy w stanie pomyśleć, który dzień będzie takim dniem, że ja będę w stanie komfortowo zrezygnować z swojej pracy i zawsze zachęcam do wychodzenia ze strefy komfortu, natomiast w tych aspektach, gdy musimy zapewnić sobie życie, a swoje rodziny życie, czasami jeszcze dla innych bliskich, to warto dobrze przemyśleć i to, co ja rekomenduję bardzo, to korzystając ze wszystkiego, co daje dzisiejszy internet, zacznijmy budować biznes na boku. Ważne, żeby za mocno się nie przecinał z tym, co robimy na co dzień w pracy, natomiast zacznijmy budować coś. Blog, społeczność, pierwszych klientów, listy mailowe, kursy, cokolwiek. I wtedy, gdy znajdzie w końcu ten dzień, wejdź sobie, ok, doszedłem tu, gdzie miałem dojść. W końcu mogę zrezygnować z swojej pracy, albo nie. Gdy dojdziemy do tego etapu, może zrozumiemy, że jednak ta praca na tacie jest czymś, co mi sprawia olbrzymią przyjemność i jest lepsza dla mojego życia, dla mojej rodziny. Więc nic na siłę i nikomu nie zabronię, żeby zmieniał pracę w jeden dzień. Natomiast proszę mieć na uwadze, że to jest bardzo trudne dla naszego umysłu, szczególnie gdy jesteśmy jeszcze młodzi, nieokiełznani, jak ja parę lat temu, rzucając pracę generalnie. I tym samym życzę powodzenia i zapraszam na mojego Instagrama, link poniżej, bo tak sobie dzisiaj przeglądałem, jest tu kawał całkiem ciekawej historii. Tak wyglądał mój pierwszy stojak na mikrofon, gdy nagrywałem jedno z pierwszych wideo na stronę YouTube Miromax Cloud, które później stało się chmurowiskiem. Butelka z ryżem dla odciążenia. Tak więc, do zobaczenia jutro.